6 lat zapraszałem mojego gościa, 6 albo 7. Nie udało się, ale w końcu się udało w takich okolicznościach. Dzień dobry, Mariusz Kamiński jest moim gościem. Witam, witam panie detektorze. Jest pan przestępcą, tak przynajmniej stwierdził sąd okręgowy. Nie, nie jestem przestępcą. Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju. No ale do więzienia się trafi, kiedy sąd uzna, że ktoś popełnił wykroczenie lub przestępstwo. No chyba do więzienia za przestępstwo się trafia, więc... Nie, za wierność pewnym zasadom, za przywiązanie do państwa polskiego. Panie redaktorze, mało kto wie, za co zostałem skazany w ostatnim procesie, który mi wytoczono. Tak naprawdę wszystkie te tony zarzutów, jakie swego czasu zostały przez pana Łączewskiego ogłoszone, padły. Tylko dwa zarzuty są wobec mnie i moich współpracowników sformułowane. Pierwszy zarzut dotyczy tego, że funkcjonariusz działający pod przykryciem, używający imienia Andrzej Sosnowski, nagrał w dwóch pokojach hotelowych swoje rozmowy z podejrzanym, co sąd uznał za nielegalne. A drugi zarzut dotyczy tego, jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne nie mogło samodzielnie produkować dokumentów legalizacyjnych i maskujących operacje przeprowadzane zgodnie z prawem, za zgodą prokuratury, operacje kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej. Sąd zrobił aluzję, że gdyby ABW takie dokumenty wyprodukowało na użytek tej legalnej operacji, wówczas byłoby wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o pierwszą sytuację, dwóch rozmów, które nagrał funkcjonariusz pod przykryciem w pokojach hotelowych, gdyby nagrał to na ławce przed hotelem, byłoby wszystko w porządku. I to są tylko i wyłącznie te... Chcę tylko powiedzieć w ten sposób, że wszystkie te zarzuty dotyczące jakoby działań nielegalnych, nielegalnych podsłuchów, wyłudzania zgód od sądu i prokuratury w oparciu o nieprawdziwe informacje, wszystkie te zarzuty nie istnieją. Dobrze. Powtarzanie ich jest bzdurą. Prawda jest teraz taka, że sąd okręgowy w Warszawie prawomocnym wyrokiem pana skazał. Nie, nie prawomocnym wyrokiem. No, prawomocnym sąd okręgowy w Warszawie nie miał prawa podejmować tej sprawy. To jest pańska opinia. To są decyzje prezydenta dotyczące abolicji indywidualnej, które zapadły w roku 2015. Pan pozwoli, ja wiem, w 2015, a dokładnie 16 listopada został pan ułaskawiony. I pan twierdzi tak część prawników. Ja wiem to, bo ja tu gościłem w czwartek lub w piątek pana ministra Kolarskiego z kancelarii prezydenta. Chciałem się przed tą rozmową dowiedzieć, jaki jest stan prawny pańskiej sprawy. Zadzwoniliśmy do dwóch różnych prawników i dwaj prawnicy powiedzieli dokładnie sprzecznie, a nie byli to prawnicy, bardzo nam się przynajmniej wydawało, zaangażowani w sprawę. Powiedzieli dokładnie co innego. A ja mam do pana pytanie proste, bo za niespełna godzinę, za 54 minuty, bo jest, proszę państwa, 6 po 8, o 9 marszałek Hołownia rozpoczyna konsultacje w sprawie wygaszenia pańskiego mandatu. Więc ja nie wiem, czy ja powinienem do pana mówić, panie pośle, czy nie, ale niech będzie, że z rozpędu jeszcze mówię. Czego się pan spodziewa po tych konsultacjach? To jest jakiś kompletny nonsens. Marszałek Hołownia podjął decyzję o wygaszeniu mi mandatu 21 grudnia. 22 grudnia byłem w Sejmie, brałem udział w głosowaniach. Te głosowania nie zostały podważone. Wykonuję swój mandat, to jest mój obowiązek. To jest mój obowiązek, wykonywanie mandatu posła, bo taka była wola wyborców. Ale teraz szef kancelarii Sejmu, minister Jacek Cichocki, były koordynator służb specjalnych i były minister. Pan minister Cichocki w każdym razie unieważnił panu taką wyjściówkę do Sejmu, kartę magnetyczną. W jakim trybie? Dalej jestem posłem, korzystam ze swoich praw. Złożyłem odwołanie od decyzji marszałka Sejmu do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie, unieważniając. A będzie teraz decyzja drugiej izby. Mariusz Kamiński z moim gościem. Ale prawem innej izby? Ta sprawa już jest osądzona. Sąd Najwyższy w tej sprawie się wypowiedział. Unieważnił decyzję marszałka Hołowni. Dotyczącą wygaszenia mi panie mandatu. Panie pośle, mamy w tej chwili takie czasy, że są dwie izby Sądu Najwyższego. Jedna może orzec tak, a druga inaczej. Nie.
Tak będzie zapewne. Mamy spodziewam sąd się, najwyższy. Spodziewam się, że 10 pan, nasze Sąd Najwyższy, Izba Pracy uzna, że pan nie jest posłem. Nie wiem, w jakim trybie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ma się zajmować moją sprawą. Dlatego, że już Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw zdaniem nie jest prawdziwym sądem. Ich zdaniem. Zdaniem prezesa Izby Pracy, sądząc po jego licznych wypowiedziach, ten człowiek w zasadzie chyba nie wychodzi ze studia TVN24. Kilkakrotnie udzielał wywiadów i brał udział w audycjach w ostatnim czasie. No wydaje się, że jaka jest podstawa, żeby on się tym zajmował? Jaka jest podstawa? Panie pośle, sekundkę. Rozumiem, że pan się nie spodziewa niczego dla siebie dobrego po tych konsultacjach. Nie spodziewa się pan, że marszałek Hołownia uzna, że jednak jest pan posłem. Ale w tej sprawie wypowiedział się już Sąd Najwyższy. Tu marszałek Hołownia nie ma niczego do konsultowania. Dobiera sobie według jakiegoś niejasnego klucza, prawda? Słyszę, że jakieś autorytety prawne zaprasza. No nie, będzie marszałek, będzie minister sprawiedliwości, ma być szef PKW. Ale w jakim trybie mają zapadać jakiekolwiek decyzje dotyczące naszych mandatów w formie konsultacji? Dobrze, sekundkę. Są decyzje Sądu Najwyższego, które muszą być honorowane. Tak czy owak, ten Sąd Najwyższy zajmie się pańską sprawą w środę. Nie, Sąd Najwyższy zajął się już moją sprawą i dwukrotnie nie można sądzać w tej samej sprawie. Panie pośle, no dobrze, ja to rozumiem, ale Sąd Najwyższy zajmie się pańską sprawą w środę bez względu na to, czy pan będzie temu zaprzeczał, czy nie. To jest tak samo jak ze sprawą, czy jest pan skazany. Otóż jest pan skazany. Pana zdaniem to skazanie jest nieważne, bo pan jest ułaskawiony. Nie jest to przejaw mojej arogancji, ale zwykłej logiki funkcjonowania państwa. Ja to rozumiem. Tu chodzi o zasady. Rozumiem. Mamy w tej chwili, jak widać, podwójny porządek, bo jedni mówią, że tak jest tak, a drudzy, że siak. I naprawdę, ja nie mówię teraz o tym, że mówią tak ludzie spod budki z piwem, tylko mówią to prawnicy, mówią to tak sędziowie. Dobrze, tak czy owak, pytanie do pana jest bardzo, bardzo proste. W środę rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Czy Mariusz Kamiński pójdzie tam wykonywać swój mandat posła, czy pan pójdzie do Sejmu? Tak, oczywiście. Jestem dalej posłem. To jest mój obowiązek wobec wyborców. Ja otrzymałem w ostatnich wyborach 44 tysiące głosów. W swoim okręgu wyborczym spośród wszystkich kandydatów uzyskałem najlepszy wynik. To jest mój obowiązek. Ja się nie chowam za żadnym interesem. Ja przyjmuję do wiadomości, że bezprawie, które zaczyna panować w naszym kraju, doprowadzi do sytuacji, że być może w ciągu paru dni będę w więzieniu. Tak, jestem gotów do tego. Jestem gotów działać dalej w każdych warunkach. Ale moim obowiązkiem jest tam być i tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach, które będą w środę odbywały się w Sejmie. Jeśli Straż Marszałkowska powie bardzo pana przepraszamy, ale nie możemy pana wpuścić, to ja co pan powiem, zrobi? Bardzo panów przepraszam, jestem posłem, wykonuję swoje obowiązki. Chce pan się szarpać ze strażnikami? Ja się z nikim szarpać nie będę, aczkolwiek przyjmuję do wiadomości to, że może być zastosowana wobec mnie przemoc fizyczna. No, może być pan aresztowany, bo jest pan skazany wyrokiem prawomocnym, wyrokiem sądu okręgowego. Nie może jestem skazany. Nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. To jest bezprawie, to jest rzecz niebywała, że lekceważy się decyzję prezydenta w tym zakresie, że lekceważy się podstawowe zasady, jakie powinny obowiązywać w naszym państwie. I tu postawmy przecinek, bo dokończymy to zdanie w RMF24 w naszych mediach społecznościowych, do których już teraz serdecznie zapraszam, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego dnia. Trzymajcie się ciepło państwo. Bo mróz straszliwy, ale no dobrze, pan mówi, że to jest bezprawie. Panie pośle, możemy tę rozmowę dalej prowadzić w ten sposób. Ja będę mówił o tym, że zapadł ten wyrok. Pan mówił, nie zapadł. Ja będę mówił, że przyjmujesz, że Sąd Najwyższy się tym zajmie. Pan mówił, że się nie zajmie. No, już się zajął. No, Sąd Najwyższy już się zajął. Ale zajmie się ponownie. Będzie być może jeszcze się tym zajmował 100 razy. Ja nie mogę wykluczyć tego, że tak postanowi i pan też nie może tego wykluczyć. Tak czy owak, to jest pytanie do pana. Pan powiedział tak, gotów jestem pójść do więzienia. Przyjmuję do wiadomości, że zostanę doprowadzony do więzienia. Tak, to jest realna perspektywa. Mhm. Pan już siedział. Byłem wielokrotnie represjonowany w czasach komunistycznych. No, byłem działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Podziemnych. Siedział pan od maja do lipca 83 roku, tak? Dobrze mówię?
Mogę to sprawdzić, ale tak, tak, ma lipiec 83. Nie, tak, nie siedziałem tak długo. To był areszt, więc to nie było więzienie. Byłem tak w tamtych czasach komunistycznych amnestionowany, tak. A wcześniej trafił pan do Poprawczaka, czy nie trafił? W zawieszeniu miałem w Poprawczaku w wieku 15 lat. Tak, tak. To też za politykę. Nie, za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego i teraz też za działalność na rzecz niepodległego, silnego państwa polskiego, wolnego od korupcji, chcą mnie wsadzić do więzienia. Nie wiem, czemu pan mnie poprawia. Mówię za politykę, bo wtedy wszystkie takie wyroki były. No, można powiedzieć, że wszystko jest polityką, ale, ale to była działalność na rzecz niepodległości. Chodzi mi tylko o to, że dobrze, pan... Ja nie chcę z panem rozmawiać o tym, że pan się przygotowuje, tam sznurowadła wymienia albo co, ale zupełnie poważnie, jeżeli pan jest politykiem, a jest pan politykiem od lat, zawodowym politykiem, no to takie postanowienie, że musi pan iść do więzienia, to jest jednak trzęsienie ziemi. Oczywiście w wymiarze indywidualnym tak, jest to trzęsienie ziemi, jest to próba zniszczenia mnie, odebrania mi nie tylko wolności, ale również godności. No, być może wyjściem dla pana byłoby to, gdyby prezydent Andrzej Duda ułaskawił pana po raz drugi. Pan prezydent zrobił to skutecznie w roku 2015. Zgodnie ze swoimi Sąd konstytucyjnymi... Sąd Najwyższy orzekł, że nie, dlatego, że nie została to przeprowadzona... Sąd Najwyższy w ubiegłym tygodniu orzekł, że wygaszenie mojego mandatu jest nieprawidłowe, również przywołując to, że prezydent w 2015 roku ułaskawił mnie i moich współpracowników. Ma pan rację, panie pośle. Prowadzimy cały czas tę rozmowę, że pan mówi, że Sąd Najwyższy orzekł, że pan jest posłem, co jest prawdą. Ma pan rację, Sąd Najwyższy tak orzekł. Jestem posłem. I ja mam rację, mówiąc, że w środę zajmie się pańską sprawą Sąd Najwyższy, tylko inna izba i być może, ja spodziewam się, że zapewne uznę, że pan nie jest posłem. Szanowny panie redaktorze, to co się dzieje w tej chwili w Polsce jest po prostu czymś niewyobrażalnym. Jest to stan anarchii. Stan anarchii. Część sędziów, takich jak pan prezes Prusinowski, no, jest w sytuacji otwartego buntu. Zapytajmy może pana to prezesa. Jest otwarty bunt przeciwko pisowskiemu bezprawiu. Nie. Przeciwko państwu polskiemu. Państwo polskie funkcjonuje poprzez ustawy. Proszę bardzo, ja rozumiem, że jest teraz inna większość niż przez ostatnie 8 lat i ta inna większość może złożyć projekty ustaw i przeforsować je w parlamencie. Pan wie, nie może, bo nie ma takiej większości, by odrzucić prezydenckie weto. No, ale to jest właśnie polityka, a nie procedury, które powinny obowiązywać w tym zakresie. Jeśli ma się większość polityczną, w ten sposób się działa, prawda? Pan Prusinowski, w zasadzie my zapytajmy prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czy uznaje pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Wydaje się na podstawie jego wypowiedzi, że on nie uznaje. Nie uznaje części swoich kolegów, a przecież w jego izbie są również sędziowie, którzy zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę i pewnie też ich nie traktuje jako sędziów. W tej izbie nie przeszkadza panu Prusinowskiemu, który w środę nie wiadomo dlaczego chce wydać kolejny wyrok w mojej sprawie, że w jego izbie zasiada sędzia Iwulski, powołany przez Radę Państwa, który w stanie wojennym skazywał takich ludzi jak ja na lata więzienia. Ale sędzia Iwulski za działalność Solidarności. Sędzia Iwulski ale nie jest będzie w tej izbie. Jest sprawie. Właśnie w tej izbie. I to mu nie przeszkadza. To jest w porządku, prawda? To prawda, że sędzia Iwulski czy dla pana prezesa Prusinowskiego pani prezes Manowska jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Czy dla niego znaczy, w ogóle naprawdę mamy istnieje rozmawiać Sąd Najwyższy? Nie, przepraszam bardzo. No przecież to jest ale jeżeli jednak tę rozmowę prowadzę ja, bardzo pana przepraszam, to ja nie będę rozmawiał cały czas o Sądzie Najwyższym i o prezesie prezesie Prusinowskim oraz sędzim Iwulskim. Pan pozwoli. To jest pytanie o pańską sprawę. Pytanie o to... Tak, to jest właśnie czy... odpowiedź na, też na moją sprawę. No dobrze, mamy pytanie, czy pan będzie... anarchią w państwie. Dobrze, kropka. To jest pan... Mogę zadać pytanie? Bardzo dziękuję proszę. Serdecznie. Panie pośle, czy pan będzie apelował do prezydenta, by ułaskawił po raz prezydent drugi... Prezydent w roku 2015 pana... roku podjął zgodną z konstytucją kolegów. Decyzję, która nie jest honorowana. Właśnie dlatego, że jest anarchia Ale w tej Sąd chwili Sąd Najwyższy mówi tak. Wtedy nie miał prawa,
teraz... Ale czy pan pozwoli mi dokończyć... Redaktorze, przecież Sąd Najwyższy w piątek wypowiedział się w tej sprawie. Jeżeli pan chciałby tę rozmowę zakończyć już teraz, to możemy to zrobić. Możemy też zrobić tak, że pan będzie mówił, a ja nie będę zadawał pytań, bo jeżeli pan... Bardzo proszę, panie redaktorze. No to pan pozwoli, że ja chociaż dokończę to pytanie. Sąd Najwyższy uznał raz, że ma prawo zajmować się pańską sprawą i w związku z tym się tą sprawą będzie zajmował, mimo że zapadło to orzeczenie. O tym już mówiliśmy tysiąc razy. Ja mam do pana inne pytanie. Sąd Najwyższy jednocześnie teraz nawet cały czas mówi, że teraz to prezydent Andrzej Duda może pana ułaskawić, bo został doprowadzony do końca proces skazywania, proces stawania pańskiego przed wymiarem sprawiedliwości. No więc pan może zaapelować do Andrzeja Dudy, do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby było z pewną rewerencją, o to, by pana objął aktem łaski. Pana, Macieja Wąsika oraz dwóch oficerów CBA, którzy byli skazani w tej samej sprawie. No i moje pytanie brzmi... Ale czy... przecież pan prezydent w tej sprawie się wypowiedział. Czyli pan nie, pan nie będzie już apelował do prezydenta o to. Ale nie ma takiej potrzeby ani tytułu. Pan prezydent w 2015 roku, widząc, co się dzieje wokół tej sprawy, widząc, do jakich manipulacji dochodzi w sądzie, przeciął tę sprawę, przeciął ją skutecznie. To nie jest honorowane przez część aparatu sądowniczego, niezwykle rozemocjonowanego i nad tym należy ubolewać. Dobrze, a panie pośle, dzieje pan, się po prostu wielkie bezprawie. Pan powiedział, że być może trafi pan do więzienia. Rzeczywiście może pan w zasadzie każdego dnia... Biorę to bardzo realnie pod uwagę. Każdego dnia może pan zostać doprowadzony do więzienia, żeby odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności. No i pytanie, bo Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, powtarzając słowa prezydenta, powiedziała, że Wąsika i Kamińskiego będziemy traktować jak więźniów politycznych, bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną. Tak. Czy pan będzie się siebie również ogłaszał więźniem politycznym? Ja będę więźniem politycznym, nie będę się ogłaszał. Są tylko i wyłącznie powody polityczne, dla którego obecna władza, część środowiska panie, sądowego Sąd okręgowy stwierdził, że pan nadużył uprawnień jako szef CBA, że pan tak bardzo chciał dopaść Andrzeja Lepera, że nie, nadużył pan uprawnień. Chciałem dopaść ludzi, którzy korzystając z tego, że są przy władzy, zażądali 3 milionów złotych łapówki. 3 milionów. Ale nie dost... Dobrze. To była korupcja na szczytach władzy i co więcej, nawet ten CBA. Kontrolowane wręczenie korzyści tak, majątkowej przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy. To jest pańskie zdanie. Nie. No, zdanie to są fakty. Zdanie sądu jest takie. I właśnie chciałem panu redaktorowi na początek sąd okręgowy, i pan to wyjaśnić, sąd... że nawet ten sąd rejonowy, uznał, że działania, które podejmowaliśmy, były działaniami legalnymi. Panie redaktorze, dlaczego nikt nie pyta, co się dzieje ze sprawą Ryby? Ta sprawa toczyła się równolegle. Dwukrotnie ten człowiek został skazany. Kto to był Ryba? Współpracownik Andrzeja Lepera, który miał przyjąć korzyść majątkową za odrolnienie wskazanych mu działek. Ten człowiek dwukrotnie został skazany w międzyczasie na wyrok 2,5 roku więzienia za korupcję na podstawie materiałów CBA. Dwukrotnie po wydaniu i dwukrotnie sąd stwierdzał, że działania CBA były legalne. I dwukrotnie te wyroki nie utrzymały się w wyższej instancji, zostały przekazane do niższej instancji. A dlaczego nie jest dalej skazany? Dlatego, że w roku 2018 zniknął. Jest poszukiwany listem gończym. I ta sprawa nie mogła być doprowadzona do końca. Panie pośle, dobrze pan mówi tak. Pójdę do więzienia, jeśli mnie tam wsadzą, rzecz jasna. Będę więźniem politycznym. Jak pan to sobie w zasadzie wyobraża? To znaczy co, będzie pan tam siedział stamtąd i pisał odezwy? To nie, ja pytam serio, ja nie żartuję teraz. Panie redaktorze, będę walczył. Będę walczył w każdy możliwy i dostępny więźniom polityczny sposób. To znaczy? Zobaczycie państwo. Głodówka protestacyjna? Panie redaktorze, zobaczycie państwo. Będę walczył o swoje prawa. Będę walczył, będę wolnym człowiekiem będąc tam. Ja działałem zawsze zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z interesem państwa polskiego. Jestem pewny tego, co robiłem, od strony moralnej, od strony formalnej. Więc idę tam,
jako człowiek w pełni przekonany o tym, o słuszności. Niczego nie żałuję, panie redaktorze. Nie żałuję pana. Niczego nie żałuję. Nie cofnąłby robiłem pan... to dla państwa polskiego, robiłem to zgodnie ze swoim sumieniem i zgodnie z polskim może prawem. Może pan się po prostu, to jest najdelikatniejsze określenie, zagalopował w tym, że pan nie znalazł, nie zobaczył, gdzie jest granica między no, zwalczaniem korupcji, a prowokacjami, które są nielegalne. Z korupcją trzeba walczyć twardo, zwłaszcza z korupcją na szczytach władzy. Nie można się bać, nie można się wahać. Trzeba działać twardo i działaliśmy zawsze twardo w tych sprawach. Ponoszę i poniosę być może dramatyczne konsekwencje działań. Biorę za te działania odpowiedzialność, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Jeśli pana jestem przekonany o słuszności tych działań. Przyjmuję do wiadomości, panie redaktorze, że żyjemy w czasach i w kraju, gdzie tworzy się po raz kolejny 13 grudnia dosyć ponura dyktatura. I ludzie tacy jak ja będą osadzeni w więzieniu, będą przetrzymywani w więzieniu, a ja zachowam wewnętrzną wolność, wewnętrzne poczucie moralnego sensu tego, co robiłem i będę walczył w każdy możliwy, dostępny sposób o 11 grudnia, czyli w czwartek pod Sejmem ma się odbyć demonstracja, manifestacja. Jest ona organizowana przez PiS. Jeśli do tego czasu będzie pan pozostawał na wolności, bo niczego nie można wykluczyć, to będzie pan na tej demonstracji? Tak, będę, i co pan powie tym ludziom, że byłem niewinny? Dokładnie to samo, co pan mówi teraz. A nie mam takiego poczucia, że... Można banalizować to i mówić, że każdy przestępca mówi, że jest niewinny i że wszyscy osadzeni w więzieniach są ich subiektywnym przekonaniem niewinni. Że więzienia są pełne ludzi niewinnych. Tak. Tworzy się ponura dyktatura. Dyktatura, która idąc na skróty, nie przestrzegając żadnych reguł prawnych, nie walcząc o zmianę prawa, oni mają prawo do innej wizji funkcjonowania państwa polskiego. Proszę, zgodnie z procedurami, zgodnie z obowiązującymi w państwie demokratycznym, przeprowadzić takie ustawy w Sejmie, które by tę rzeczywistość zmieniały. Natomiast demokratyczna większość, nikt nie narzucał prawa w Polsce, tylko mając większość w Sejmie, te prawo kształtował. Kiedyś pański obóz dojdzie do władzy. Czy pan zapowiada już, że nastąpi czas zemsty i rozliczeń wobec tych, którzy teraz was tak ci ludzie, którzy właśnie rządzą, zapowiadali czas zemsty i rozliczeń i odwetu i ten odwet na mnie biorą. Czy pan w związku z tym też im chcieliście zemsty, będziecie ją mieli? Panie redaktorze, to jest właśnie takie banalizowanie rzeczy ważnych. My w tej chwili walczymy o kształt państwa polskiego, o to, jak ono powinno funkcjonować. Jeżeli masz większość demokratyczną w Sejmie, to kształtujesz prawo zgodnie z wolą wyborców, którzy ci ten mandat dali. Kropka. Niech oni kształtują to prawo, a nie idą na skróty i doprowadzają do sytuacji łamania prawa, drastycznego łamania prawa, manipulowania tym. Mariusz Kamiński był państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Państwu również kłaniam się, nisko do widzenia.